siatkówce. Podstawą wszelkich programów prewencyjnych jest cierpliwość, regularność i systematyczność. Większość fachowców od treningów sportowych podkreśla znaczenie codziennych, rutynowych ćwiczeń dopasowanych indywidualnie do każdej dyscypliny. Zawodnicy powinni być wyposażeni w podstawowe zestawy do wykonywania po każdym treningu meczu. A w dni wolne trenerzy powinni wzbogacać, urozmaicać programy dodatkowymi ćwiczeniami zwiększającymi skuteczność prewencji. Zawsze należy mieć na względzie ideę, im mniej urazów, tym większą szansę mam na lepszy wynik sportowy. Podstawowe ćwiczenia stabilizacji antywyprostnej wykonuje się w pozycji podporu przodem, potocznie nazywana deska. Mają na celu aktywację mięśni tłowia, bioder, ramion chroniących przed nadmiernym wyprostem tłowia, zmniejszającym ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa podczas niekontrolowanego wyprostu. W pierwszej fazie stosowania tych ćwiczeń obowiązuje zasada utrzymania napięcia izometrycznego do momentu wystąpienia zmęczenia, objawiającego się niemożliwością utrzymania pozycji wyjściowej. Dążymy do utrzymania deski przez czas do 1 minuty, powtarzając 3 do 5 razy. Podstawowe ćwiczenia stabilizacji antyzgięciowej wykonuje się w pozycji podporu tyłem odwrócona deska i mają na celu aktywację mięśni tułowia, bioder, ramion chroniących przed nadmiernym zgięciem tułowia, zmniejszającym ryzyko wystąpienia bólów kręgosłupa proces niekontrolowanego zgięcia. W pierwszej fazie stosowania tych ćwiczeń obowiązuje zasada utrzymania napięcia izometrycznego do momentu wystąpienia zmęczenia, objawiającego się niemożnością utrzymania pozycji wyjściowej. Dążymy do utrzymania odwróconej deski przez czas do 1 minuty, powtarzając 3-5 razy. Podstawowe ćwiczenia stabilizacji bocznej wykonuje się w pozycji podporu bocznego, boczna deska, mają na celu aktywację mięśni tułowia, bioder, ramion chroniących przed nadmiernym wyprostem tułowia, zmniejszającym ryzyko wystąpienia bólów kręgosłupa podczas niekontrolowanego zgięcia bocznego. W pierwszej fazie stosowania tych ćwiczeń obowiązuje zasada utrzymania napięcia izometrycznego do momentu wystąpienia zmęczenia, objawiającego się niemożnością utrzymania pozycji wyjściowej. Dążymy do utrzymania pozycji bocznej deski przez czas do 1 minuty, powtarzając 3 do 5 razy. Podstawowe ćwiczenia stabilizacji antyrotacyjnej wykonuje się w pozycji podporu przodem lub bokiem i mają na celu aktywację mięśni tułowia, bioder, ramion chroniących przed nadmierną rotacją tułowia, zmniejszającym ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa. Ten rodzaj ćwiczeń należy do grupy ćwiczeń dynamicznych w ruchu. Tempo ruchu jest wolne, kontrolowane przez ćwiczącego. Zawsze wykonywane w tak zwanym środkowym zakresie ruchu, nie dochodząc do końcowych zakresów, gdzie występuje wyciszenie akcji mięśni, a występuje zjawisko rozciągania struktur biernych. Zasada tego rodzaju ćwiczeń jest duża ilość powtórzeń, minimum 10-15 przy trzech seriach.